Paweł Jóźwiak, dzień dobry Paweł. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Widziałem, że moment przed, jak widzieliśmy się przed całym rozpoczęciem całego wydarzenia, bardzo napięty byłeś, spieszyliście się gdzieś tam, ja tak? Ja w ogóle nie byłem, tylko się śpieszyłem, bo na Marcina na ruczkę czekałem i chciałem tylko akredytację ogarnąć, nie? Bo to on dojechał last minute, nie? A potrzebowałem go na tarczę. Już się bałem, że nie zdążycie na trening medialny. Nie, no spokojnie, wszystko pod kontrolą. Słuchaj, jak forma? Bardzo dobrze, jestem bardzo dobrze przygotowany. Myślę, że o wiele lepiej niż do ostatniej walki. Wtedy czegoś zabrakło, a jutro spodziewam się tego prawdziwego ognia. Już nie mogę się doczekać. Jesteś przerażony tym, co Marcin Najman dzisiaj pokazał? Nie, no w ogóle. Ale pokazał sprowadzenie, dwa obalenia. Nie wiem, czy będą mu jutro już dopisywać do karty walk od razu od dwóch obaleń, bo dwa razy Jacka Rumniaka obalił. No to chwała mu za to, że obalił Jacka Rumniaka, bo ze mną tak łatwo nie będzie miał. Uważasz, że on będzie szedł w parter, będzie obalał? Nie wiem, no jaki on ma tam game plan. Ja jestem przygotowany na wiele wariantów i wiem, co ja mam robić. Co masz robić? Pokażę jutro. Trafisz go tak w pierwszych sekundach jak wtedy? Jest szansa na to? Czy będzie taki czujny, wyczulony? Jak w ogóle to odbierasz? Walka w walce nierówno. Mnie to nie interesuje, ile ta walka potrwa. Interesuje mnie, żebym to ja wygrał. Jesteś faworytem tego starcia. No i bardzo dobrze. Dzisiaj kursy się nie zmienią po tym, co było widać na media treningu, że Marcin do jakiejś tam formy wrócił, zgubił te 7 kg. No coś tam się rusza, no coś tam potrenował, no kurde, zobaczymy jutro, no ja na pewno jestem dużo lepszym zawodnikiem niż wtedy, jestem w dużo lepszej formie, dużo więcej umiem, jestem bardziej doświadczonym, także myślę, że Marcin ma przerąbane. O, Marcin ma przerąbane, to jest dobry motyw na tytuł. Kilogramy jak w stosunku do twoich dwóch poprzednich walk wyglądały dzisiaj? Najniższa moja waga w historii, nie? Dzisiaj rano ważyłem 101,600. Najniższa w historii? Poruszanie się, bo było widać, że dobrze na nogach się poruszasz. Pracowaliście specjalnie nad tym? Wiesz co, dużo pracowaliśmy, dużo biegałem, dużo zapasów robiłem, także stąd ta moja lepsza mobilność taka, nie? Bo dużo ciężko trenowałem, też zrzuciłem, no i jestem szybszy i fajnie się ruszam, nie? W stosunku do walki z Boxdelem to jakieś wnioski wyciągnąłeś w ogóle w tym krótkim czasie? No bardzo dużo wniosków i mówię, jestem w lepszej formie niż wtedy, lepiej przygotowany, mam lepszy tlen, więcej doświadczenia, lepsze umiejętności, także fajnie, nie mogę się doczekać, jutro już idziemy ogniem. Fajnie, że Marcin się tak odgraża i tak dalej, ale będzie kończył walkę swojej ulubionej pozycji żółwia. Boxdel przesłał Ci życzenia zwycięstwa, coś w tym rodzaju? No na pewno mi kibicuje, bo on nie lubi Marcina. Chciałby Marcina rozbitego, bo 20 jest pojedynek między nimi. Ja się w ich sprawy nie mieszam, ja się skupiam na swoim pojedynku, nie? I tego Ci życzę, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie i zachęcam do zakupu pay-per-view. Najlepiej z mojego replinka, bo tylko tam nie zacina piono.